Zarząd województwa jest gotowy przeznaczyć 1 milion złotych na leczenie niepłodności w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, w Klinice Leczenia Niepłodności. 1 milion złotych z budżetu województwa łódzkiego, 1 milion złotych, tam oczekuję już, bo rząd wcześniej przygotował ten milion, ale myśmy po wielu rozmowach w ministerstwie, nie ukrywam, że brałem w tym osobiście udział, udało mi się zapewnić kolejny 1 milion złotych, czyli praktycznie 2 miliony złotych dodatkowo na leczenie niepłodności, plus ten, który już Państwo mieliście w budżecie, czyli 3 miliony złotych na leczenie w tym roku, na leczenie niepłodności. Jestem przekonany, mam nadzieję, że przyniesie to wiele znakomitych owoców, a patrząc na małego Antosia, jestem o tym szczęśliwie przekonany. Ta inicjatywa pana marszałka de facto komplementarnie się wpisuje w założenia programu prokreacyjnego Ministerstwa Zdrowia i teraz nie mamy wątpliwości żadnych, że tak naprawdę mając środki w ramach programu i mając środki związane z działalnością tutaj samorządową, będziemy mogli w 100% wszystkie rzeczy, które są zapisane w programie prokreacyjnym, zrealizować i będziemy mogli rzeczywiście pełną parą, mówiąc takim, używając trochę języka młodzieżowego, ruszyć na pomoc parom, które potrzebują tej leczenia niepłodności, zarówno, tak jak powiedziałem, pełnej, wielospecjalistycznej diagnostyki z udziałem wszystkich możliwych konsultantów, wielospecjalistycznej diagnostyki immunologicznej, genetycznej, chirurgicznej, ginekologicznej, każdej innej i wielodyscyplinarnej i wielospecjalistycznego leczenia. W związku z tym tak naprawdę, Szanowni Państwo, już teraz, korzystając z tej konferencji prasowej, serdecznie zapraszamy do Kliniki Diagnostyki Leczenia Niepłodności Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, tak żeby koniec końców, żebyśmy mówili tylko o takich samych sukcesach jak Antoś, który jest z nami, którego pamiętamy od samego początku, bo z Państwem mogliśmy się poznać w trakcie leczenia i w tym momencie będziemy chcieli tylko Państwu mówić o tych sukcesach tego programu. Bardzo dziękuję jeszcze raz Panu Marszałkowi. Muszę powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy wyposażeni w sprzęt doskonały. To jest taki sprzęt, który spełnia nasze oczekiwania, ponieważ w tej chwili możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi do kompleksowej diagnostyki w kierunku niepłodności, nie tylko diagnostyki, ale i leczenia tych patologii, które są stwierdzane. Każda pacjentka, która się zgłasza, ma zrobiony full service, jak my mówimy naszym językiem, ale pan dyrektor Banach, wtedy my indukujemy dług, ponieważ część tych procedur jest niezapłaconych, ale my nie możemy powiedzieć kobiecie, że nie zrobimy, bo to się nie mieści w finansowaniu. W związku z powyższym każde dodatkowe finansowanie, które pozwoli nam na spokojne realizowanie wszystkich procedur, to właściwie rozwiązuje nam ręce, a dla potencjalnych naszych przyszłych pacjentek daje komfortową opiekę czy ambulatoryjną, czy hospitalizację i wykonanie wszystkich tych procedur. Dlatego optymalne dofinansowanie wszystkich procedur, które w tej chwili obowiązują, będzie rozwiązaniem wielu naszych kłopotów i problemów, z którymi borykaliśmy się na co dzień.